Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo wegańskie powidło ze śliwek bez użycia cukru. Zapraszam do oglądania. Do jego przygotowania będziemy potrzebowali wyłącznie 3 kg śliwek węgierek. Śliwki myjemy, przekrawamy na pół i wyciągamy z nich pestki. Następnie śliwki kroimy na drobniejsze kawałki. Tak przygotowane śliwki przekładamy do garnka, najlepiej z powłoką nieprzewieralną. Nasze śliwki podgrzewamy na małym ogniu, pamiętając, aby co jakiś czas mieszać. Śliwki w tym czasie zaczną puszczać sok. Po upływie 3-4 godzin odstawiamy garnek ze śliwkami bez przykrywania, aby sobie odparowały. Po wystygnięciu wkładamy do lodówki. Drugiego dnia widać, że nasze powidło zrobiło się gęstsze i gdzieniegdzie widać jeszcze kawałki śliwek. Ponownie podgrzewamy na małym ogniu, pamiętając, aby zwiększyć częstotliwość mieszania wraz z gęstnieniem masy śliwkowej. Po upływie około 3 godzin odstawiamy garnek ze śliwkami, tak jak to zrobiliśmy pierwszego dnia. Trzeciego dnia ponownie podgrzewamy nasze śliwki, ale tym razem do momentu, aż powidło nabrane łyżką będzie spadać z niej płatami, a nie spływać. Tak przygotowane powidło przekładamy do słoików. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie mieli więcej śliwek lub będą one bardziej soczyste, to będą one wymagały dłuższego podgrzewania. Natomiast jeśli śliwki są mało soczyste, to na samym początku, aby nie przywarły do dna garnka, dodajemy kilka łyżek wody. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie kulki mocy. Zapraszam serdecznie.